Przechodzimy dalej do informacji burmistrza Wołomina o pracy między sesjami. Bardzo proszę, pani burmistrz. Teraz słuchaj, dobrze. Szanowni Państwo, ja jeszcze taką maleńką chwilą uzupełnienia. Rzeczywiście ten samochód może pojawić się strażacki w końcu roku, ale to nie znaczy, że my nie rozmawiamy, nie troszczymy się o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Właśnie z komendantem powiatowej straży pożarnej, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej już niejednokrotnie rozmawialiśmy. Też oczywiście bardzo dobrze mi się z naszym panem radnym, który reprezentuje OSP Wołomin, też rozmawia. Rozmawialiśmy o tych sprawach, że zainteresowani jesteśmy właśnie postawieniem samochodu strażackiego, łącznie o tym, że rozmawialiśmy o dodatkowym kierowcy, który byłby w stanie gotowości tutaj przypisany do jednostki. Tematy są ważne, rozmawiamy, bardzo dobrze nam się współpracuje akurat w tym zakresie i będziemy pilnować tych spraw. Też jeszcze wtórną rzeczą jest, będziemy rozmawiać też o karetce, którą gdzieś ewentualnie warto by było też po tej stronie zainstalować, że tak się wyrażę. Ale to tak w chwili uzupełnienia, bo to są istotne rzeczy i na pewno wszystkich mieszkańców interesują. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Wołominie od 26 marca 2015 roku do dnia dzisiejszego. Tak, z takich kluczowych spraw chciałam Państwa poinformować, że w marcu, 18 marca na wniosek PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji miała miejsce komisja w celu ustalenia lokalizacji tymczasowego przejazdu kolejowego ze względu na zamknięcie przejazdów kolejowych w ciągu ulicy Sasina i Geodetu na czas budowy wiaduktów kolejowych. Ustalono, że przejazd będzie zlokalizowany między ulicami Wąską a Armii Krajowej na wysokości ulicy Sikorskiego, ulicy Kleberga, to jest potwierdzone. Będzie to przejazd drogowy o szerokości jezdni 6 metrów oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów. Przejazd ten będzie kategorii A, to znaczy będzie to przejazd z rogatkami obsługiwany przez dróżnika. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową w zakresie branży drogowej oraz projekt czasowej organizacji ruchu z zarządcami dróg gminnych oraz powiatowych. Do dnia dzisiejszego projekty jeszcze nie zostały złożone przez wykonawcę do zaopiniowania. Ponadto na wysokości ulicy Legionów Laskowej jest projektowane przejście podziemne dla pieszych, z którego będzie można wyjść bezpośrednio na teren stacji Wołomin. Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych, budowa tuneli, przejść podziemnych oraz peronów miała być na przełomie lipca i sierpnia, natomiast już słychać o delikatnym opóźnieniu, choć kolej akurat w tym zakresie, żeby rozpocząć tą budowę, bardzo się stara. Zgodnie z informacją otrzymaną od wykonawcy robót Tor Polesa oraz inwestora PKP PLK został złożony wniosek do wojewody mazowieckiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę tej części modernizacji linii kolejowej na odcinek linii znajdujących się na terenie naszego miasta. Chciałam Państwa poinformować i zachęcić, chociaż nasi radni i nasi mieszkańcy są naprawdę takimi dociekliwymi i na pewno już zauważyli, ale na stronie internetowej Urzędu dla Mieszkańców utworzono zakładkę, gdzie zamieszczane są bieżące informacje dotyczące modernizacji linii kolejowej. Wystąpiono do inwestora i wykonawcy o komplet informacji dotyczących utrudnień związanych z planowaną inwestycją oraz o organizację spotkania informacyjnego dla mieszkańców wraz z konferencją prasową. I bardzo mocno na to naciskamy, żeby właśnie taka konferencja się odbyła. Tego będziemy pilnować. Trwają prace audytowe w jednostkach organizacyjnych gminy Wołomin i zakończony protokół z osi ruchu Ragan został już zamieszczony w BIP-ie. Od 7 kwietnia trwają wybory do jednostek pomocniczych gminy Wołomin, które organizują i przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie. Do tej pory odbyły się następujące spotkania i tu chciałam też oczywiście przeprosić za nasze niedopatrzenie, bo na początku nie powitaliśmy sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, ale teraz serdecznie witamy i myślę, że jak... Tak? Chyba... O nowych. Ale myślę, że tak, że razem wspólnie z panem przewodniczącym, jak zakończy się ten cykl wyborczy, to po prostu z państwem się spotkamy, zorganizujemy takie spotkanie wspólne, ale to myślę, że po zakończeniu tych wyborów. Będzie chyba dobrze.
Chciałabym poinformować, że w sołectwie Mostówka, nowy sołtys, pani Balwina Pokrzywnicka. W sołectwie Lipinki też nowy sołtys, pani Urszula Zych. Osiedle Nafta, brak wymaganej statutem liczby uprawnionych, zebranie wyborcze nie odbyło się. Sołectwo Nowe Grabie, pan Stanisław Bożedaj. Osiedle Wileńska, nie odbyło się zebranie wyborcze ze względu na brak wymaganej liczby osób. Sołectwo Zagościniec, Zbigniew Górski. Sołectwo Turów, nowy sołtys, Marcin Demianiuk. Sołectwo Helenów, Marcin Robusto. Sołectwo Osów, Janina Kasprza. Osiedle Wołominek, nowy przewodniczący zarządu osiedla, Mariusz Kowus. Osiedle Słoneczna, Kolonia Grudek, nowa przewodnicząca zarządu osiedla, Ewa Cichaczewska. Osiedle Partyzantów, nowy przewodniczący zarządu, Rafał Gwara. Osiedle Lipińska, nowy przewodniczący zarządu, Janusz Mirowski. Sołectwo Majdan, Alina Rzępowa. Działania podejmowane przez burmistrza Wołomina w zakresie postępowania przetargowego. Postępowania, w których zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ulica Długa w Duczkach. Na odcinku od ulicy Lipowej do działki ewidencyjnej 356 w obrębie Duczki 2. Etap pierwszy. Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę LS Wód i termin zakończenia zamówienia 23 kwietnia, czyli to już powinno się zakończyć. Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin, część pierwsza. Budowa linii na powierzchni kablowej oświetlenia drogowego. Skrzyni sterowania oświetleniem w Wołominie przy ulicy Kochanowskiego. I są podane oczywiście stosowne działki i numer ewidencyjny działek. Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę LS Wód i termin też wykonania 23. Modernizacja, rozbudowa linii, że słychać? Przepraszam bardzo, ale jesteście czujni. Modernizacja, rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin, część druga. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ulicy Lipowej. Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Zakład Usługowo-Handlowy Elprowód. Postępowania rozstrzygnięte przed podpisaniem umowy. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu, polegającej na budowie chodnika na odcinku od ulicy Stulecia do ulicy Piaskowej i wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Królik Włodzimierz, firma Krol. Zamówienia dodatkowe dla zadania budowa ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Daszyńskiego do wysokości działki numer 149 w Wołominie. Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Michalina Sawicka. Termin wykonania zamówienia 30 czerwca 2015. Postępowania w trakcie przygotowania do ogłoszenia. Rekultywacja zbiornika retencyjnego położonego przy Muzeum Mia Zofii i Wacława Naukowskich w Wołominie. Remont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ulicy Sasina do działki ewidencyjnej 153 przez 4 w Wołominie i place zabaw. Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę i montaż zabawek na gminnych placach zabaw. Zarządzenia w okresie... Zarządzenia w okresie pomiędzy sesjami wydano 33 zarządzenia. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego szczepienia przeciw grypie. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego szczepienia przeciw krotowczakowi ludzkiemu. Zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zarządzenie w sprawie udzielania bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dostosowania na obszarze gminy Wołomin planu obrony cywilnej. Zarządzenie w sprawie opłaty za korzystanie z sali dydaktycznej w zespole szkół w Osowie. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Duczkach. Zarządzenie w sprawie określenia stref, położenia i stawki minimalnej lokali użytkowych. Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 70 przez 2015 z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2014 rok.
zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołominie w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2015 rok. Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok jednostki oświatowej. Zmiana zarządzenia nr 91 przez 2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni i godzin pracy radców prawnych Urzędu Miejskiego. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz wyróżnień sportowych. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego dotyczącego modernizacji linii kolejowej E75. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 98 przez 2015 w sprawie wyznaczenia dni i godzin pracy radców prawnych Urzędu Miejskiego. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego. Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia druków arkusza organizacji przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin na rok szkolny 2015-2016. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia druków arkuszy pomocniczych do arkusza organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin na rok szkolny 2015-2016. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia druku arkusza pomocniczego do arkusza organizacji szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin na rok szkolny 2015-2016. Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej zamówienie dodatkowe budowa ulicy Moniuszki. Zarządzenie w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego kompleksowa inwentaryzacja zasobów MDG Wołomin. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego propagowanie upowszechnianie świadomości ekologicznej. I teraz tak, wydane w okresie sprawozdawczym wydana decyzja administracyjna. W Wydziale Finansowo-Podatkowym chciałam Państwu tak powiedzieć, że w pierwszym kwartale, oczywiście wtedy, kiedy mieliśmy akcję związaną z podatkami, wydano 13 838 decyzji podatkowych, a w ostatnim miesiącu takich decyzji wydaliśmy 160. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydał 2 decyzje. Wydział Budżetowo-Księgowy w okresie sprawozdawczym wydał 5 decyzji. Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji 2 decyzje. Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 37 decyzji. Wydział Kadr Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i koncesji wydał 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 16 decyzji wygaszających zezwolenia. I jeszcze tutaj Wydział Organizacji Urzędów wydał decyzję w sprawie zwrotu przez samorządową inwestycję kultury Park Kulturowy Osób Wrota Bitwy Warszawskiej dotacji celowej do budżetu gminy Wołomin w kwocie 100 718 zł i drugą decyzję w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej do budżetu gminy Wołomin przez samorządową instytucję kultury Park Kulturowy Osób Wrota Bitwy Warszawskiej umorzenie postępowania w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 498 282 zł. Już dalej. W następnym, znaczy po zakończeniu czytania mojego sprawozdania będziemy prosić Panią Danutę Graszka, żeby przedstawiła nam ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. To jest taki wymóg, więc chętnie na pewno się zapoznamy z tą oceną. I teraz tak, Miejski Zakład Dróg i Zieleni. Dokonano zakupu koszy i ławek parkowych. Trwają prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej i niskiej i wysokiej cięcia skupin, wykonanie nasadzeń na rabatach, skwerach, donicach miejskich, wycinka drzew na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych.
Dokonano zakupu elementów i wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Błotnej, ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Pogodnej, zakup ławek i montaż w nowych grabiach, zakup piasku na gminne place zabaw oraz rozpoczęcie wymiany na powierzchni pod urządzeniami oraz w piaskownicach przez pracowników NZZ-u. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Pogodnej Stare Lipiny. W związku z planowaną rozbudową linii autobusowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Wołomin zlecono wykonanie wyposażenia nowych przystanków. Zestawy składające się ze słupka, kosza, ławki to jako wyposażenie. Nastąpił objazd projektowanych tras pod kątem lokalizacji przystanków, sprawdzanie stanu własności terenów przewidzianych na ewentualną lokalizację przystanków. Nastąpił remont dróg gminnych i to w zakresie takim, że uzupełniono ubytki asfaltem na zimno. Robiła to grupa remontowa NZ-WIS i w zakresie remontu dróg gminnych nastąpiło równanie. Przeprowadzenie wizji w terenie celem ustalenia, czy działalność gospodarcza zarejestrowana pod danym adresem jest prowadzona na wskazane nieruchomości i czy wytwarzane są odpady komunalne. 10 takich wizji zostały przeprowadzone. Weryfikacja nieruchomości położonych na terenie stołecznej gminy Wołomin pod kątem złożonych deklaracji. No trwa cały czas to wyłanianie nieruchomości, które nie złożyły deklaracji. Wydział Rozwoju Gospodarczego. W zakresie realizacji inwestycji drogowych trwają prace dotyczące 19 ulic. Trwają prace projektowe dla potrzeb budowy następujących ulic. Kiejstuta w Wołominie, Złotej w Wołominie, na odcinku od ulicy Głowackiego do ulicy Wiosennej, Kolorowej w Wołominie, Szarej w Wołominie, Laskowej, Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie. Trwają formalności związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących inwestycji. Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie, budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie, budowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Hutniczej w Wołominie, budowa ulicy Graficznej, budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Gdyńskiej. Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z pustami deszczowymi. Kontynuacja zadań w zakresie realizacji następujących inwestycji drogowych. Kontynuujemy budowę ulicy Moniuszki, budowę ulicy Partyzantów, budowę parkingu strategicznego parku Jedź, budowę ulicy Długiej w Duczkach. Został wprowadzony wykonawca na budowę linii oświetlenia ulicznego, który stanowi pierwszy etap budowy ulicy Długiej w Duczkach. Remont ulicy Kościelnej w Wołominie. Trwają prace projektowe związane z przebudową na powierzchni linii oświetlenia ulicznego na linię kablową. Dobrze, już czytam co. W ulicy Kościelnej w Wołominie na odcinku od ulicy Daszyńskiego do ulicy Reja oraz przebudowy na powierzchni linii monitoringu miejskiego na linię kablową w ulicy Kościelnej w Wołominie na odcinku od ulicy Daszyńskiego do Alei Niepodległości. Trwa przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne dla potrzeby wyboru wykonawcy realizacji robót związanych z remontem ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ulicy Sasina do działki numer ewidencyjny 153/4 w Wołominie. Trwają prace komisji przetargowej związane z wyborem wykonawcy budowy chodnika w ulicy Granicznej od ulicy Stulecia do ulicy Pieskowej w Zagościńcu. W zakresie inwestycji kubaturowych trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie. Kontynuujemy pracę przy budowie sali gimnastycznej w Czarnie. Obecnie stan zaawansowania budowy wynosi około 40%. Wykonano stan surowy sali gimnastycznej i sal dydaktycznych wraz z montażem okien. Zakończono roboty murarskie, ułożono strop nad częścią socjalno-szatniową. Przystąpiono do robót elektrycznych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla potrzeb remontu budynku Chówca ZHP w Wołominie w ramach budżetu obywatelskiego. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia. Została podpisana umowa na budowę oświetlenia w ulicy Kochanowskiego w Wołominie. Wykonawca firma Elrozwód. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicy Lewilipowej w Wołominie. Kontynuacja prac projektowych dla potrzeb budowy oświetlenia w ulicy Nadrzecznej w Zagościńcu. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych powiatu. Przekazano dotacje celowe na realizację następujących zadań powiatu zgodnie z zawartymi umowami.
Budowa ronda w Zagościńcy na skrzyżowaniu ulic Stulecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin. Przebudowa ulicy Piłsudskiego, ulicy Radzymińskiej, gmina Wołomin. Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarnej do skrzyżowania z trasą S8. Dopasażamy place zabaw. Przygotowane jest postępowanie dla potrzeb zamówienia urządzeń zabawowych na gminne place zabaw. Wydział Urbanistyki w okresie sprawozdawczym wydał 16 decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 19 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla osób fizycznych. Zespół do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych realizuje projekt szerokopasmowy internet dla sołek, wyrównanie szans rozwojowych w gminie Wołomin. Obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu. Termin zakończenia zgodnie z umową upływa 30 czerwca. Zadanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulica Radosna w Starych Lipinach. Wartość inwestycji 182 tysiące, wnioskowana kwota dotacji 91 oraz zadanie pod nazwą modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulica Krymska w Leśniakowiźnie. Wartość 761 tysięcy, wnioskowana kwota dotacji 380 tysięcy. Zespół złożył uzupełnienia formalne do wniosków o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Obecnie oczekujemy na ocenę powyższych wniosków. Projekt pod nazwą budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Prawnych, kwota dotacji 860 tysięcy w dniu 14 kwietnia 2015 roku. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego przedmiotowe zadanie zostało ujęte do realizacji w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Obecnie zespół przygotowuje zakres do wniosku o dofinansowanie, które najpóźniej do 31 maja należy złożyć w Ministerstwie Sportu. Projekt pod nazwą Nauka Języka Angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki i podniesienie kwalifikacji językowych kadr pedagogicznego miejskich przedszkoli. Wnioskowana kwota 48 tysięcy został złożony w ramach programu Erasmus Plus Edukacja Szkolna dotyczący wyjazdów zagranicznych dla 16 nauczycieli z gołomickich przedszkoli publicznych. W przypadku uzyskania dofinansowania uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w konkursie zagranicznym w Finlandii oraz oraz w dwóch przedszkolach na Węgrzech. Projekt przewiduje również przygotowania językowe dla nauczycieli. Projekt pod nazwą budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 10 w Wołominie imienia Misia Uszatka. Gmina Wołomin zgłosiła lokalizację pod budową nowego ogólnodostępnego placu zabaw przy przedszkolu nr 10 w Wołominie w ramach konkursu Podwórko Niwa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w drodze głosowania internetowego na lokalizację wskazanie na stronie internetowej. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dwóch turach. Pierwsza tura już praktycznie się kończy z końcem kwietnia. Mam nadzieję, że wygramy w pierwszej turze. No nie wiem. I to by było z tego zakresu takiego merytorycznego wszystko. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć o rozstrzygniętych konkursach związanych z zatrudnieniem w naszym urzędzie. Rozstrzygnięto nabór na pełnomocnika do spraw wsi na 1/5 etatu. Wybrał ten konkurs pan Andrzej Siarna. Rozstrzygnięto nabór na pełnomocnika do spraw oświaty 1/5 etatu. Wygrała konkurs pani Teresa Niewiarowska. Rozstrzygnięto nabór na pełnomocnika do spraw rozwoju i promocji miasta z systemu informacji miejskiej i konsultacji społecznych w Urzędzie Miejskim w Wołominie. To jest pełen etat i ten konkurs wygrał pan Bartłomiej Rajka. Rozstrzygnięto nabór na stanowisko audytora wewnętrznego 1/2 etatu. Konkurs wygrał pan Jakub Kowalewicz. Rozstrzygnięto nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ten konkurs wygrała panna Anna Sidor. Chciałam poinformować, że w ramach przeniesienia pracownika samorządowego wróciła do nas, do naszego urzędu, pani Bożena Kucharczyk, która pełni funkcję naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Witamy panią Bożenkę, jest z nami, bardzo się cieszymy. Jest to duże merytoryczne wsparcie mnie jako burmistrza, ale też i wydziału. Dziękujemy bardzo. W drodze awansu wewnętrznego naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu, Edukacji została pani Edyta Malinowska. W drodze
drodze awansu wewnętrznego naczelnikiem Wydziału Administracji został pan Marcin Gałkowski. Od 27 kwietnia powierzyliśmy obowiązki dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni panu Henrykowi Oleszczu. I tutaj będziemy rozstrzygać natychmiastowo konkurs, będziemy ogłaszać po wolnych dniach, ponieważ poprzedni pan pełniący obowiązki dyrektora MZDiZ-u z dnia na dzień złożył swoją rezygnację. I tutaj nastąpiło takie szybkie działanie. I z dniem 30 kwietnia 2015 roku rezygnację z funkcji członka zarządu spółki miejskiej Zakład Oczyszczania w Wołominie złożył pan Janusz Tomasz Czarnogórski. I to wszystkie moje informacje. Dziękuję bardzo.